Co tacy planszówkowi goście jak my mogą jeść na śniadanie? Nie my, ty! Ja wiem, co ja mam jeść na śniadanie. Ty wiesz, co ty wiesz? Nic albo jajecznicę. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemo Przemek. W dzisiejszym odcinku na moim swetrze chyba gdzieś są plamy od Euniki, ale takie jest życie, jak jest się ojcem. Mówimy o grze Najeźdźcy z Północy. Jest to gra dla 2 do 4 graczy, wydana przez Games Factory Publishing. Jest to gra, w której jesteśmy wikingami i... uwaga, od razu pierwsza myśl, teraz mi to przyszło. Najeźdźcy z Północy, ale na planszy to my jedziemy na północ atakować. Ty, prawda. Dlaczego nie odwrócili planszy? Dlaczego na górze nie jesteśmy my? To musisz sobie z północnej strony spód planszy ustawić. Dobra. Tak czy siak, jest to gra o tym, że mamy wikingów i atakujemy i zdobywamy surowce, które wymieniamy na punkty, dostajemy punkty za atak, zbieramy drużynę wojowników. I wysyłamy ich do Valhalla. Między innymi. Tak, no bo są walkirie. Ogólnie jest to gra w 80% euro, bym powiedział, w 20% klimatyczna, jakkolwiek by to powiedzieć. Jakby jest to, mechanika jest ważniejsza. O, mechanika jest ważniejsza. A zresztą, zobaczcie no, sobie sami, ja później na jeźdźców z północy. Mechanika gry jest bardzo prosta. Gracz rozpoczyna zawsze z jednym czarnym pionkiem i w swoim ruchu wykłada jeden pionek, wykonuje akcję i zdejmuje jeden pionek i wykonuje akcję. Zamiast tego, zamiast wykonywania dwóch akcji tutaj we wiosce, gracz może po prostu położyć swój pionek na jednym z dostępnych pól w północnej części planszy i dokonać najazdu, tak? Czyli podbić jakiś obszar. Za chwilkę pokażę wam, oj, tutaj coś brakuje, za chwilkę pokażę wam, jak to wygląda. W wiosce wykonujemy różne akcje, będziemy dobierali karty do ręki wojowników, będziemy zagrywali te karty, albo odrzucając je dla jednorazowej akcji, albo płacąc ich koszt, żeby trafiły one do naszej drużyny. Ci wojownicy dają oni siłę i pewną stałą funkcję. Jest tutaj dosyć sporo różnych wojowników w tej talii. Każdy ma na początku 3 w ręku. Będziemy też w skarbcu odrzucali wojowników za pieniądze lub za złoto. W chacie, już mówiłem o tym, będziemy w młynie zbierali zasoby, będziemy w mincerzu zbierali monety. I mamy też na planszy pola, które mają wymagania konkretnego koloru. Szary lub biały na przykład. Szary lub biały, tutaj jest czarny lub szary, albo tylko szary, albo tylko biały, szary lub biały. Tak to wygląda. W zbrojowni zbieramy zbroje. Tutaj w długim domu możemy realizować misje za punkty. Gdy podbijamy jakieś pole, powiedzmy, że żółty ja... mam dziwne karty w ręku. Powiedzmy, że mam te dwie karty zdobyte. Mam 3 plus 3 plus 1 specjalną, czyli mam 7 siły i mam jakieś odpowiednie zasoby i decyduję się, że w moim ruchu podbiję coś na przykład na polu przystań tutaj. Żeby to zrobić, muszę mieć co najmniej 2 wojowników, płacę 3 żetony właśnie zasobów i w tym wypadku dostaję po prostu 1 punkt na torze punktów. Następnie biorę sobie ten pionek i wybrany zestaw surowców, jeśli wśród nich jest czarna walkiria, odkładam ją i ona zabiera ze sobą do Valhalla, czyli zabija jednego mojego wojownika, a ja dostaję tutaj 1 punkcik na torze walkirii, które dają mi na końcu punkty, im dalej pójdę, tym więcej punktów. Koniec. Jeżeli podbijałbym, na przykład w przyszłym ruchu, powiedzmy, że mam takich wojowników w mojej drużynie i stać mnie, żeby podbić na przykład pole klasztoru. Kładę tutaj mój pionek, mam 4 wojowników co najmniej, mam 4, 5 maksymalnie. Płacę złoto i 2 zasoby i wrzucam 2 czerwone kości. Czasami 1, czasami 2. Te 2 czerwone kości sumuję z siłą moich wojowników i ewentualnie z moimi zbrojami i sprawdzam, ile dostałem punktów. I tu mamy 2 lub czasami 3 progi czy poziomy punktów, jakie możemy dostać. I koniec. I bierzemy jeden pionek, bierzemy surowce. Te surowce są po to, żeby zdobywać zbroje lub żeby realizować misje. Gramy albo jak się skończą misje, gra się kończy, albo jak już nie będzie żadnych walkirii na planszy, albo jak będzie tylko jedno dostępne pole w twierdzach na północy. Wówczas dokańczamy kolejkę, każdy ma jeszcze jeden ruch, koniec gry.
I liczymy punkty. Punkty zdobywamy w trakcie, za Walkirię, za zbroję, za zrealizowane misje, za pozostałe surowce. Kilka punktów też jest i czasami są dodatkowe punkty na naszych wikingach. Kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Proste, bardzo proste. Zacznijmy od wydania i ilustracji. Jak Ci się podoba jakość wydania i jakość ilustracji i grafik w tej grze? Bardzo mi się podoba. Sama okładka jest bardzo fajna i w tym klimacie są robione karty. Karty tych wojowników są bardzo fajnie narysowane. Mają bardzo ciekawe, charakterystyczne jakieś tam przedmioty. Tak. One nie są takie same. Mhm. Rewersy kart nawet są bardzo fajne, kolorowe. Sama plansza... Rewers kart mi się nie podoba, ale mi się dalej. Podoba, mów dalej, ja powiem, co ale plansza, podoba. Ale plansza też jest spoko. Surowce może nie są jakieś tam, bo to są jakieś tam po prostu heksy, no ale to nie jest jakieś tam... Ale bardzo... są różne, mają kształt. No mają różne, ten... tak, ale to jest taki kształt, że to ja na to nie patrzę. Jak ktoś ma wadę wzroku, to pomyśli, że to są po prostu kółeczka. No ale to nie ma znaczenia. Jakby plansza jest spoko, wydanie jest spoko. Jakby tutaj nie mam za bardzo się chyba do czego przyczepić. Fajne są drewniane elementy różnego kształtu, to jest plus. Ilustracje i klimat, który jest na tych kartach, jest fajny. Tak. Jest on, ma, jest bardzo charakterystyczny, jest swój jakby charakter mają te ilustracje i to jest fajne. To nie jest kolejna gra o wikingach, poważna tak. I tak naprawdę to jest taka radosna, bym powiedział, z elementem powagi. Nie podobały mi się wszystkie ilustracje i wszystkie grafiki, ale co do całości wydanie jest fajne. Tak. Więc nie mam dużych zastrzeżeń, chociaż jak patrzę na tą okładkę, to ona jest taka sobie. W sensie to jest fajne, no. Fajny jest tutaj ten fragment łodzi, ale to jest po prostu taki, masz, wiesz, no, taki jakby z tyłu wisi po prostu żagiel, żagiel i duży tytuł, a to co jest najfajniejsze jest mało wyeksponowane. No ale dobra, to jest szczegół. No i trochę mi brakuje chyba w tych kartach, żeby tam były jakieś naprawdę dziki, nie? Że te karty, pomimo że tam są wikingowie, i są tacy mocni, ale wciąż są mocni, a mają słaby atak, nie? Aha, okay. Żeby być taki, wiesz, że jak jesteś mocny, to jesteś taki, wiesz, wyróżniający się ze wszystkich, nie? To teraz, jak już mówimy o wydaniu, to przejdźmy do tematu klimatu. Jak Ci się podoba klimat w tej grze? Znaczy, ja mogę się wypowiedzieć jednocześnie o klimacie i o mechanice? Możesz. Bo wydaje mi się, że to jakby ta gra jest ciekawa. Ja się zastanawiałem, jak ją oceniać i jakie mieć do niej nastawienie, bo ciężko. Po pierwszej partii tak naprawdę nie za bardzo wiem, co się stało. Nie za bardzo wiem, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, w co my graliśmy w ogóle. I jakby ta gra, wydaje mi się, że pod tym względem jest trochę dziwna właśnie, że ona... Ja mam wrażenie, że po prostu ta gra jest trochę taka, jakby tak to wygląda, jakby ktoś po prostu do pudełka wrzucił części gier klimatycznej, a zrobił grę strategiczną i właśnie jakąś taką mechanicznie, teoretycznie fajną. No bo jakby wszystko, patrząc na tą grę, wskazuje, że tutaj jest klimat i chciałoby się, żeby był klimat. No bo wikingowie, wikingowie to jest fajny, chodliwy temat. My z Przemkiem oglądamy serial wikingowy regularnie i jesteśmy na bieżąco. I to nas jakby dosyć jara. Wydanie jest ładne, więc jak chodzi ci o to, że rozkładamy grę i mamy takie, no dobra, to ale idziemy się lać, nie? Biorę i idę się lać. A ostatecznie nie za bardzo czujemy tutaj klimatu w tej grze. I ja jakby nie mam nic do gier, w których nie czujesz klimatu, ale ta gra trochę robi ci apetyt, a później... Nie ma tego. To nie? Jest prawda. I trochę mi tego brakuje, że jeżeli robimy grę po prostu, gdzie jest ważna jest mechanika i robienie punktów, no to tak ją pokolorujmy. Tak ją pokolorujmy, nie? A tutaj jest właśnie taka trochę zbieżność. Natomiast sama mechanika tej gry, ona też nie jest porywająca. Bo ja myślę, w sensie jak rozłożymy sobie wszystko i zaczynamy grać, nawet to co Łukasz powiedział, jak czytał instrukcję, że czytając instrukcję wydawałoby się, że tu wszystko działa i to może być fajne. I są rzeczy, które poszczególnie jak na to patrzysz, to są fajne. Jest taki trochę motyw jak z Five Tribes, że kładziesz sobie surowce, losujesz nie wiadomo jakie będą. Jest kilka, jak tak naprawdę, no jest kilka jakby torów punktowania za Valhalę, za obronę, za punkty, za kafelki i tak dalej. Ale ostatecznie jak w to grasz, to ja mam wrażenie, że nie robi szału po prostu. Że po prostu robimy jakieś ruchy, możemy iść trochę bardziej tu, trochę bardziej tam. Ale nie robi szału. I trochę jestem zawiedziony tą grą, bo właśnie podkreślając to, że ona jest tak fajnie narysowana i teoretycznie mogła mieć taki fajny klimat, a go nie ma, a jeszcze mechanika jest taka se, więc ostatecznie ta gra jest taka se, a myślę, że miała potencjał. Dla mnie mechanika w tej grze jest fajna, ale nie porywająca.
prawie, no zgadzam się mocno z Przemkiem, jest fajna, nieporywająca. Klimat w tej grze prawie, że w ogóle nie istnieje. Klimatyczne są walkirie, które zabierają cię i zabijają ci wojownika. To jest trochę suche, ale jest trochę klimatyczne. Klimatyczne jest to, że rzeczywiście gdzieś tam wypływamy różne rodzaje miejsc, atakujemy w różny sposób. To ma w miarę sens. Różne rodzaje wojowników działają z różnymi miejscami. To ma w miarę sens. Podkręca trochę emocje, podkręcają troszeczkę emocje kości, ale te kości, jak grają gracze świadomie, są totalnie drugorzędne. W ogóle jakby w ogóle o nich nie myśli się za bardzo. Bo ty i tak musisz mieć silną armię, żeby pójść, albo słabą i tak, nie pójdziesz. Kość, i tam mała różnica, czy tam dwa punkty stają, czy we w tą. Raczej o dwa punkty nie przegrasz. Ja tylko w pierwszej partii zrobiłem raz taką głupotę w życiu, że poszedłem ryzykując, że nie dostanę w ogóle punktów i nie dostają w ogóle. Więc myślę, że na pewno jest, ta gra robi większego smaka niż ostatecznie jest w stanie nam coś zaoferować fajnego. Tak. Mechanika wykładania pionka i wracania pionka jest fajna, podoba mi się, aczkolwiek ona nie jest aż tak fajna, jak mogłaby być. Zbieranie surowców i wymienianie ich na punkty albo zdobywanie punktów przy większych atakach też daje fajne możliwości, ale jeszcze bardziej sprawia, że nie czujemy Wikingów klimatu. Szczególnie, że graliśmy właśnie przed chwilą, przed recenzją. Przemo poszedł w dużą armię i ataki. Ja poszedłem w zbieranie punktów z kafelków i wygrałem. I tym bardziej... 6 punktami tylko. No tak, ale chodzi o to... No, ale, no, to tak, ale chodzi o to, że po prostu ty jakby w grze, w tym... można powiedzieć, w zbieraniu armii, w budowaniu swojego wojska, w walce byłeś lepszy. Ale i tak ja wygrałem, tak powiem, ekonomicznie. No tak, więc w sensie ja dlatego, ja nie wiem, jakie były intencje tutaj autorów tej gry, ale wydaje mi się, że ona jest trochę dowodem na to, że nie wystarczy dać temat i fajne grafiki, żeby gra miała klimat. Tak. Tylko mechanika musi się łączyć z klimatem. Dokładnie o tym mówię też ludziom w warsztacie projektanta. Tak? I nad ja nie tym, oglądałem i wiem. I nad tym też pracuję, bo ja ci to słyszę głowę, bo testujemy Valhalla, moją grę o Wikingach i po prostu na to od 2 lat. Ale ostatnio, to nie jest tak, że zgapiłem, to pociskam i zaraz za tydzień wydaję moją grę o Wikingach. Ja wiem, nie. Dlatego, ale na pierwszy rzut oka, albo tak naprawdę na pierwszy rzut myśli, no to myślisz sobie, że do klimatu potrzebne jest, wiesz, figurki, rysunki, temat, a... Gra musi być tym klimatem. Właśnie, nie? W skali od 1 do 5, jak to oceniasz? 3. Czyli, że fajna gra. No, ale taka bez szału, nie? Taka, powiedziałbym, taka średnio fajna. No, średnio fajna, czyli coś między 2 a 3. No, tak bym powiedział, no w takim razie tak. Ja ku zachęcie zaznaczam 3, ale też po prostu raz na jakiś czas mógłbym w to zagrać, tak bym powiedział. Gdyby nie było innych gier, to może bym w to grał, ale w porównaniu też, że są fajniejsze gry w podobnym klimacie, gdzie fajne rzeczy się robi, no ja bym wyciągnął Five Tribes, nie? Jeśli chodzi o ekonomiczne euro, jeśli chodzi o strategiczne wikingów, to na przykład Blood Rage. Blood Rage, dokładnie. Albo Runebound. Sylwia Suszyńska. Pytania tak lub nie o grę. Na koniec pudełko pełne pomysłów, czyli wasz pomysł na zakończenie odcinka. Tak, czyli nie o grę? Ty masz... wymyśl sobie tytuł gry jakiś, gry planszowej, pomyśl. Poczekaj. On musi być jakiś taki... Jakieś kryteria musi spełnić? Nie, whatever. Bylebym ja ją znał. Ale raczej nie ma takich, co ty znasz, a ja nie znam. Dobra, mam, poczekaj. Tak, mam. Czy sprzedajemy tą grę w naszym sklepie? Nie. Kurde. Czy masz tą grę w swojej kolekcji? Nie. Czy graliśmy razem kiedyś w tą grę? Tak. Czy graliśmy w tą grę ostatnio? Nie. O cholera, i się robi dym, nie? Czy to jest duża gra? Tak. Duża gra. Czy w tej grze są figurki? Tak. Czy to jest gra... Czy to jest ryzyko? Nie. W tej grze są figurki i to jest duża gra i my graliśmy w nią razem i nie mamy jej w sklepie. I czy ja ją mam w kolekcji? Nie. W co my graliśmy... zaraz. Czy graliśmy... Graliśmy w nią razem, tak? Tak. Czy graliśmy w nią razem w zeszłym roku, w 2016? Wątpię, ale raczej ciężko powiedzieć, ale chyba nie, bo ja nie mam już takiej pamięci, ale chyba nie. Czyli to było dawno. Ale żeś wymyślił.
Jo. Dumny jesteś z siebie, nie? Jestem. Dziadu jeden. Dobra, poddaję się. No jak, no już? No poddaję się, nie. No, a temat, klimat, coś? Pytaj, no. Czy to jest Eurogra? Nie. A poczekaj, bo jak ja jej nie mam, ale czy ja ją miałem? Tak. Ram and Bones? Nie. Zombicide? No wciąż pytaj o klimat. Bo Zombicide? Nie. Jaki klimat? Temat, tematykę gry. Jaka jest tematyka gry? To jest tak lub nie może być. No właśnie, no. Nie, nie zgadnę, naprawdę, podaję się. Eclipse. A, ale żeś wymyślił trudne. Na dzisiaj... No byś tylko, jakbyś tylko pomyślał, że wiesz, Space, Ships, coś tam. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia. Wygrałem, no. Wygrałeś.